I też myszki z tej strony Dragon w pierwszym odcinku z Hardware 4 na okazji Road to 56. Jako Stany Zjednoczone Meksyku. W sumie w głównej mierze będziemy to nazywać Meksyk, dlatego że Road to 56 po prostu ma te rozwinięte nazwy państw. Więc w sumie to jest pierwszy raz, kiedy gram na tym kanale Road to 56. Wydaje mi się, że też na poprzednim nigdy nie zbytnio nie grałem w niego, dlatego że w sumie to jest po prostu rozwinięty bardziej content do podstawki, a ja mam zawsze złe wspomnienia, gdy nagrywam podstawkę. Tak, nie jest to najlepsze zawsze doświadczenie. Więc postanowiłem, że zagram w jakiegoś innego moda niż co ostatnio gram. Jakąś dłuższą serię poprowadzę. No i szukałem, tak naprawdę Kaiser Redux nie miał zbytnio dobrych aktualizacji ostatnio. No miał jedną, tylko że ja w sumie nie poszedłem tą ścieżkę, no ale nagrałem już serię. Jeszcze co sprawdzałem? Jeszcze sprawdzałem sobie inne takie większe mody. I na przykład Red Flat, ale Red Flat to ma słaby HUD, więc nie chce mi się nagrywać tego. Jeszcze Fury Redux sprawdzałem, jak to wygląda, bo w sumie nigdy go nie nagrywałem, a ten mod żyje, więc można byłoby coś spróbować, ale też nie uznałem, że w sumie też ciekawego nie ma zbytnie, bo to taki jakby normalna rzeczywistość, tylko że w skrzyżowym zwierciadle. Więc gramy dzisiaj jako Meksyk, pójdziemy nową ścieżką, którą dodali, ścieżką monarchistyczną. Jej, monarchistyczna ścieżka, wszyscy uwielbiamy monarchistyczne ścieżki. Nie, dlatego że w sumie po prostu ją dodali, więc dlatego wybrałem to państwo i dlatego wybrałem tą ścieżkę. A tak to w sumie jakby coś innego było, to może bym zagrał. Jeszcze dodali ścieżkę do Izraela. Ale wydaje mi się, że to nie byłoby zbyt ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o Izrael, to ma taki jeden problem, że koniec końców, jeżeli tam byśmy w niego zagrali, to taki... Nie wiem realnie, co można porobić później, żeby rozwijać się. A jeżeli chodzi o Meksyk, no to jest tutaj content do podbojów. W takim razie możemy zacząć już. I teraz właśnie jak rozpocząłem, to takie kurde, w sumie lore Meksyku by się przydało powiedzieć, ale ja takie... W sumie lore Meksyku to jest normalna historia, która była, więc... Tak, tutaj jest dużo mechanik, na przykład z tym, jeżeli chodzi o kościół. W głównej mierze, jeżeli idziemy jako monarchiści, to będziemy mieć silny kościół, więc nie ma na razie potrzeby go osłabiać. Z podstawki, tak jak jeżeli jak jest DLC, to w sumie jedyne co, to tak trochę rozwinęli, ale ta sama forma została, jeżeli chodzi o drzewko, że jest bardzo podobne do podstawowego drzewka. Z jednej strony to jest fajne, że nie masz, że nie aż tak nie zmieniają. O Jezu, te burze tak się pojawiają tutaj. Ale z drugiej strony kwadrat? Okej, kwadrat. Ale z drugiej strony część jest na przykład takich bardzo rozwiniętych drzewek jak to, które niby wygląda jak podstawka, ale w sumie trudno już i zobaczyć. Po prostu zazwyczaj fajnie jak dodają na przykład rozwinięte drzewka do jakichś takich mniejszych państw. Bo wtedy można naprawdę się pobawić. Zobaczmy na przykład Austrię. Bo właśnie Austria ma nowe drzewko. Bo tak, jeżeli się nie idzie w jakieś specjalne ścieżkę, to się czuje... Okej. Mamy wojnę domową. Okej, mogłem się zorientować po nazwie oraz... O, mam się roz na dole, bo napisane. Nie zauważyłem, że po prostu tam coś takiego było napisane. Okej, więc tak, nie przeglądałem tego i już są problemy. Tak to bym sobie bronił rozwijał. Mamy kolejną... Co tutaj będzie? Będziemy mieć kolejną rebelię, dlatego że gościa nie złapaliśmy.
Jak nie wiem, mamy go złapać w takim czasie, aby to nam się wyłączyło. Dobra, na razie musimy się zająć tą wojną domową. Tutaj mamy jakieś dodatkowe rzeczy. Więc straciliśmy naszego jedynego Feldmarszala. Mamy tutaj jakiegoś gościa. Politically, nie. Infantry, organizer, worker. Czy ty jesteś dobrym kandydatem, bo masz organizera? Więc szybko sobie ogarnijmy. Wydaje mi się, że początek będzie bardzo, ale to bardzo szybki. Więc muszę się ogarnąć. Dobra, mamy samoloty. Mamy potężne 13 samolotów. O, już możemy sobie Logistic Wizarda tobie dać. Nice. Okej, więc na razie sobie rozłóżmy to. W ogóle ciekawe jest tutaj te wszystkie granice. One są takie jakby specjalnie narysowane, tylko zastanawiam się dokładnie po co. Że jaki był cel tego. Okej, wysyłamy ciebie tu, ty tam możesz. I wy dostańcie rozkaz, żeby tutaj tak pójść. Maksymalny atak. I możecie dostać jeszcze po ten rozkaz. Okej. Chodzi o to, że tak naprawdę nie mamy żadnych dywizji w pobliżu. Więc tak. Możliwe, o właśnie, chciałem powiedzieć, że po prostu będzie to polegało na tym, że będziemy ich omijać i nie będzie problemu. No ale wojna w Meksyku ogólnie jest słaba, a wojna domowa w Meksyku może być jeszcze gorsza. Okej, okay. Macie content swój, czy... Nie, nie mają content, okej, okay. Czyli jest dobrze. Ogólnie zawsze jest takie, że trzeba czekać pół roku, żeby zmienić ideologię. Tutaj wystarczyło wcisnąć dwa cele narodowe i już jest. Okej, okay, zajmij jeszcze te prowincje. To jest jedna prowincja? What? Ale ona jest duża? Ła, ale duże. Wydaje mi się, że kradli prowincję z Meksyku i dlatego tak jest. Okej. Okay. Wy możecie pójść o tak. Ponieważ potrzebujemy po prostu przechodzić pomiędzy tymi dywizjami. Dobra, wygląda na to, że nasza armia jest o wiele potężniejsza, więc nawet nie musimy się martwić o to, że coś jest nie tak. Okej, nasze samoloty są tak słabe, że nawet nic nie mogą porobić. Super. Okej. Dobra, wykorzystajcie lukę w froncie i przejdźcie pomiędzy dywizjami. Ale jesteśmy szybci od nich, więc nie ma problemu. Dobra, koniec wojny domowej. Jej, jesteśmy imperium. Znaczy się imperium? Nie, cesarstwo meksykańskie. To jest cesarstwo meksykańskie. Coś kojarzę, ponieważ grałem na Kaiserreduxie jako ona. Więc ciekawie tutaj jest zrobione, więc tak. Mamy tutaj w sumie wszystko. Jedyną rzeczą, którą może obecnie zrobić, to pójść w to. Albo pójść w to. I zobaczyć, jak to będzie. Dobra, na razie pójdźmy sobie w pozostałe cele narodowe. I poczekajmy, jak będzie wojna domowa, to może to wtedy coś wykorzystamy. Zgaduję, że straciliśmy trochę gości. Tak, to byłoby fajne, posiadanie tego gościa teraz. Ale nie sądzę, żeby to było. Okej, okay, możemy wybrać. Weekly Manpower obecnie nie jest jakiś taki dla mnie bardzo potrzebny. No, wybieram sobie w to. W ogóle oni tutaj dali, że ręka, która trzyma flagę, tylko że to trochę słabo to wygląda. I mi to bardziej przypomina czapkę. Że to jest taka czapka, takie jak Serbowie mają. Okej, okay. Zwiększamy tutaj władzę kościoła i tutaj niby coś odblokowaliśmy sobie. Decyzję, czyżby tutaj.
Możemy zwiększać siłę kościoła, żeby był jeszcze silniejszy. I szczerze powiem, plus i minus, jeżeli mamy coś takiego robić, to jest nie jest jakieś najciekawsze. Udało mi się. Masz poprawić? Minus. Chcesz polepszyć? Minus. Czy jest jakaś opcja, żeby kościół nie dawał nam minusów? Dobra, na razie jak go polepszymy, to powinno być lepsze. Powinniśmy dostać bonusy do fabryk, które oczywiście jak zwykle robią Imperium Cywilne. I teraz co możemy? W sumie broń możemy. Tutaj jest strasznie dużo tych różnych takich małych zmian, które aż tak bardzo nie bolą, ale koniec końców trzeba się ogarnąć, że to jest, są zmiany. Okej. Zobaczmy na Mio, bo w sumie tutaj trochę mieliśmy. Tutaj tak, musimy być w pokoju ze Stanami Zjednoczonymi. To jest najlepsze, że nawet nie musimy... Nie muszą istnieć, musimy być w pokoju z nimi. Wydaje mi się, że jeżeli ich zniszczymy, to wtedy będzie najlepszy pokój. Kurde, zapominam. Zapominam zawsze, że to powinienem rozpoczynać. Okej, okay, a później dopiero iść w tą stronę. To już w sumie nie ma zbytnio sensu. Ale pójdźmy w to. Dobra, i teraz czekamy. Dobra, jedna dywizja możemy już wystawić. Jak wystawiam, ale zgaduję, że one są słabe? Nie są aż takie słabe, ale możemy dodać tutaj trochę rzeczy i zacząć produkcję. Okej, okay, czyli że Wielka Brytania rozpada się. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony zobaczymy, co to nam da na sam koniec. Potrzebujemy na pewno doświadczenia z powietrza, więc jakbyście mogli ćwiczyć i byśmy wtedy mogli sobie zrobić jakiś samolot, to byłby najlepsze rozwiązanie. Okej. Więc tak, możemy już tutaj zrobić i iść dalej. Zgaduję, że to jeszcze by trochę nam zajęło czasu, zanim byśmy mogli zaatakować, bo zgaduję, że mogą mieć ochronę. Dlatego na razie może poczekajmy na wojnę domową. I wtedy chyba pomożemy im w wojnie domowej. Więc na razie musimy się zająć innymi sprawami, na przykład naszą gospodarką potężną. I co tutaj na razie? Na razie idziemy tylko w gospodarkę, nie ma nic, żadnej rozwiązań, co może moglibyśmy zrobić. Tutaj ewidentnie wyłączenie historycznego AI. A w ogóle historyczne AI tutaj działa? Nie pamiętam, czy to jest ten jeden z tych modów, gdzie historyczne AI nie robi różnicy. Ale możliwe, że Włochy nie będą miały nic. Jesteśmy Catholic State. Okej. Trudno określić, jak to leci, bo raz mamy minus, później mamy plus, później znamy kolejny minus. Trudno określić, o co chodzi. Okej, pytanie jest, czy mamy tutaj wszystko, co chcemy. Dobra. No nie mamy tego. A jest tutaj ten Caudillo? Mamy Kalistas, ale chyba nie mamy tego. Tak, i ta muzyka. Jakoś aż tak bardzo nie lubiłem, nie lubię tej piosenki, więc
Nie chodzi o całą, samą piosenkę, tylko ten, to wydanie chojowskie. Wygląda na to, że nie mamy. Czekaj, to się dodaje kiedyś? Z jednej strony fajnie. Division Attack. A to jest komunizm. No, chyba na razie pójdziemy w... Na razie. Pójdziemy w to, bo... Po drugiej stronie aż tak nie mamy zbytnio ciekawego rozwiązania. Pytanie jest, ci mają content, ale czy ci mają? Ci oboje mają, więc nie ma różnicy. Tak naprawdę w Europie nie jest aż takie duże ważne, nie jest aż takie ważne, jeżeli chodzi. No właśnie tutaj bardzo poszli w ten komunizm. Musimy poczekać na karlistów, ale jest pytanie, czy oni w ogóle powstaną. Bo jak na razie wygląda na to, że ani anarchiści, ani karliści nie wyszli. Okej, widzę, że się tutaj kompletnie rozbiło i oni chyba mają content taki bardzo duży. Tak, nie powiem, zły timing oni ogólnie zrobili na to, dlatego że oni rozpoczęli pracę nad tym w momencie, kiedy właśnie tam 7 października to był? Chyba tak, 7 października właśnie był ten atak. Po czym oczywiście, że tam część osób, która to robiła, to właśnie była z Izraela. I w sumie skończyło się na tym, że no... Oni powoli to robili i ludzie coraz bardziej byli wkurzeni, że takie, że co to ma być. W głównej mierze to jest coś takiego, że w sumie jak tam już rozwijać to państwo, to jeszcze jedno, ale że tam się trochę chwalili tym, że na przykład tam gościu, że jest mobilizowany, no to to właśnie było to, co najbardziej ludzi zdenerwowało. No ale w choju jest naprawdę dużo takich sytuacji, więc aż tak bardzo nie obchodzi mnie to. Okej, mamy coś tutaj. Tank military. What? Ciekawe, ale nie sądzę, żeby to było dla nas ważne. Okej, może złapmy tego gościa, który ma minus 15. I możemy ulepszyć te karabiny. Nie jesteśmy jeszcze w takiej pozycji, gdzie musimy się aż tak martwić o naszą armię. I ile to zostało? 25, no to nie opłaca mi się zmieniać. Dobra, to mogło być dobre. Okej, okay. No wszędzie są te rewolucje, okej. Okay. Polska zabrała Mazury. Ciekawie. A tutaj mamy rewolucję w... Rewolucję, powstanie. Tutaj we Włoszech. Słabo idzie, ponieważ się przebili. A my możemy już wysłać naszych ochotników. W sumie w głównej mierze pytanie jest takie, czy my mamy w ogóle... w ogóle wystarczająco dywizji, żeby wysłać ochotników tam. To jest ważniejsze pytanie. Okej. Więc tak, musimy na to poczekać w głównej mierze, jeżeli chcielibyśmy to zrobić. Kolejny research slot jest dobrym pomysłem,
A w tym samym momencie, czy możemy wysłać wam ochotników? Możemy 4 wysłać wam. Tak idealnie. 4 dywizje. Okej, czy ma jakiegoś gościa, który jest Hillfighterem? Ten jest Hillfighter, a ten... Co tam masz? Infantry? Nie. Chcę tutaj Hillfightera wysłać. Tutaj niech zostanie ten Infantry. I wysyłamy... Air Volunteers też można wysłać. W głównej mierze chodzi o to, żeby może coś wykorzystać z powietrzem, ale potrzebujemy po prostu Chief of Air Force, żeby cokolwiek zrobić. Okej. O. Coś wydaje mi się, że Arabowie tutaj zaatakowali. Ale pytanie, zgaduję, że to jest zbalansowane, więc aż tak łatwo się nie poddadzą. Dobra, jesteśmy już, mamy te swoje dywizje, czas wspomóc krylistów. Czy mamy to? Chyba nie mamy. Dobra, więc na razie się zajmijmy odcinaniem dywizji. No, to trochę tak wolno. Akurat w górach nas zrespiło. Oj, w górach na kolejne idziemy. Okej, okay. Pytanie jest takie, czy to jest tutaj będzie stać? Nie, okej. Okay. Zaatakujcie. A nie, no nasze dywizje to są wiele lepsze, więc nie jest tak źle. Dajmy jeszcze tego Filmarszala. I dajmy mu to. To... No, dobrze, że go daliśmy, ponieważ już ma 2 dobre trade'ki. Ale i teraz czekamy w sumie. A nie, akurat wycięliście ich, kiedy my już tutaj wypychaliśmy ich. Nie no. Nie powiem. Właśnie w sumie jesteśmy taką siłą, która bardzo im pomaga, więc... Więc ta wojna nie będzie aż taka trudna. Jak to wygląda? 5 fabryk mamy teraz. Oj, to trochę mało. Okej. Okay. O, coś tam się dzieje na świecie całym. Aby tam w USA nie było żadnego problemu. No, teraz to kończmy tutaj. W ogóle jaką my mamy ideę? My mamy Send Volunteers, Division Requirement for Sending. Okej, okay, no to mamy w miarę okej. Okay. Dobra, nasze dywizje. No tutaj to już mają problem, ale widzę, że to nam nie pójdzie. Możemy was tutaj podatakować? Nie, jesteście w górach. Więc może... Więc może spróbujmy od tych zaatakować? Nie, ponieważ organizację straciliśmy. Kurde, odcięli część dywizji. Wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie tutaj na razie zaatakować. Pytanie jest, gdzie oni posłali ofensywę, ale też zadamy sobie to pytanie w kolejnym odcinku, bo widzę, że już ten będziemy kończyć. My co daliśmy? Daliśmy to, więc można byłoby zrobić o te rzeczy, żeby trochę dostać bonusów. Dobra, ale to wszystko. Zobaczymy, jak pójdzie ta wojna domowa. Na razie Hiszpania wydaje się być faworytem, co oznacza, że raczej nie pójdziemy w to, ponieważ nie jest możliwe, żeby
oni przetrwali. Więc tutaj będziemy kontynuować. To w sumie fajna, fajna idea, ale wiadomo, że możliwe, że nie zawsze jest możliwe, żeby to wszystko dostawać. Okej, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!